Nigdy do tej pory nie było, żeby, już nie mówię, że kobieta, tylko w ogóle człowiek, który dostał dwie nagrody Nobla z dwóch różnych dziedzin, a ona dostała. Jej ciało zostało pochowane w ołowianej trumnie, właśnie z tego względu, że nadal promieniowało. Maria Skłodowska urodziła się 7 listopada 1867 roku. Już od najmłodszych lat przejawiała niezwykłe zdolności, które z czasem przyniosły jej sławę. Żona, matka, ale przede wszystkim genialny naukowiec, wokół którego zrodziło się wiele mitów przesłaniających prawdę o jej niezwykłych losach. Na pewno praca była dla niej bardzo ważna, no ale trudno powiedzieć, czy była zamknięta w sobie, czy wyalienowana. Ona po prostu była bardzo skromną osobą. Einstein powiedział o niej, że była jedynym człowiekiem niezepsutym sławą. Sława, kamery przeszkadzały jej w pracy. Że to, co ją rozpraszało, chciała tego unikać po prostu. Bardzo zakochała się w Żurawskim, w Szczukach. Pojechała uczyć jako guwernantka. Zakochali się w sobie, no ale niestety on się uczył na lekarza. Ona była guwernantką. Rodzice się nie zgodzili, żeby byli razem. Ona bardzo to przeżyła. Potem wyjechała do Francji. Właściwie do Francji pojechała siostra Bronia. Ona pracowała jako guwernantka po to, że tata nie miał pieniędzy, żeby część pieniędzy wysyłał ojciec Marii właśnie dla Broni na naukę, a część ona. Później ona wyjechała do Francji, bo ją zaprosiła siostra. Nie mogła wstąpić na Uniwersytet Warszawski, ponieważ no, wówczas dziewcząt nie przyjmowano. Po skończeniu studiów w Paryżu, mimo że ukończyła i fizykę, i matematykę, żaden uniwersytet na terenie dzisiejszej Polski nie chciał jej przyjąć jako pracownika naukowego. Wynajęła sobie na strychu taki mały pokoik, maleńki pokoik, zanim jeszcze poznała Piotra. Więc latem było tak gorąco, że się parzyła od sufit, a zimą było tak zimno, że w kubku woda zamarzała. Ale wspominała, że to było jej bardzo szczęśliwe. Wtedy miała, bo była sama, mogła się uczyć. I był okres czasu taki, że właśnie była zaproszona Bronia, bo Broni mąż znał ojca Piotra i Piotra do nich, ale że oni mieli coś do załatwienia, no nie mogli iść i poprosili, żeby poszła Maria. No Maria oczywiście poszła, nie znając ani ojca Piotra, ani Piotra. Piotr wyszedł, spojrzał, że kobieta z Polski, tak się spojrzał na nią, a później po latach powiedział: Mario, ja nie wiedziałem, że ty masz taki umysł, że ty jesteś taką wielką kobietą. Zakochała się właśnie w Piotrze. Na początku to było tylko taka znajomość, potem się w sobie zakochali. Nawet Piotr miał wyjechać do Polski do niej, ale została, bo tutaj została w Paryżu, mogła studiować. Proszę sobie wyobrazić, że w dzień ślubu nie miała jasnej sukienki, tylko właśnie poprosiła o ciemny kostium, taki, żeby mogła później używać w laboratorium. Skłodowska dwukrotnie otrzymała Nagrodę Nobla. Pierwsza z fizyki dotyczyła zjawisk promieniotwórczości, druga z chemii za wydzielenie czystego radu. Od tamtej pory pojawiały się plotki, że wszystko zawdzięcza mężowi. Oni pracowali razem. Piotr tak naprawdę zajmował się zupełnie czym innym. On się zajmował piezoelektrycznością. Natomiast Maria sama zainteresowała się zjawiskiem promieniotwórczości. Piotr właśnie, żeby uniknąć takich podejrzeń, to po prostu prosił, żeby Maria się podpisywała, że na przykład do tego doszła sama i przy nim się podpisywała. Plotki przerwała tragiczna śmierć Piotra Curie. Padał deszcz, no i ślisko było. Tak samo jak samochód się zatrzymał, tak samo trawę konną. Wpadł po trawę konną. Ona strasznie to przeżyła, bo on miał zaraz wrócić na obiad. Jeden z jego kolegów przyszedł i mówi: Mario, stało się coś strasznego. Był wypadek. I ona mówi: Piotr nie żyje. Ubranie, które zostało, ona nie chciała oddać, zeszła do piwnicy, trzymała. Przyszła Bronia, siostra jej, wyrywała jej to ubranie i wrzuciła do pieca. Powiedziała tak: słuchaj Mario, ja straciłam córkę i syna. W wylewie zmarł, tak się straciłam męża. Jestem sama, a ty masz dwie córki, masz do kogo żyć. Mało kto wie, że Skłodowska wyposażyła prawie 200 samochodów w specjalną aparaturę rentgenowską, która pozwalała badać i operować żołnierzy od razu po zniesieniu ich z pola walki. Nieświadomie przypłaciła to życiem. Napisał do niej żołnierz, który jej bardzo podziękował, przyjechała nogę czy rękę, widziała, że tam jest kula. I tą kulę wyciągali. I on dopisał do niej, że dziękuję jej, że dzięki niej to mógł wychować dzieci, bo co by to było, gdyby on nie miał ręki i nogi. A zmarł później, bo był napromieniowany, tego nikt nie widział. Ona to bardzo przeżyła, a on jej podziękował, że dzięki niej żył 17 lat. Maria miała poparzone końcówki palców, opuszki palców i musiała je przemywać nad manganianem potasu. Że miała też przepalone soczewki. W tej takiej szopie, w której ona pracowała, to było prosektorium. Nie podawano jeszcze do publicznej wiadomości, nie wiedziano, jak wielkie spustoszenie sieje to w organizmie ludzkim, dlatego rzeczywiście nie było żadnych osłon.
ani przy właśnie pracy z substancjami promieniotwórczymi, ani właśnie z aparaturą do prześwietleń rentgenowskich. I to doprowadziło, zniszczyło organizm i doprowadziło do przedwczesnej śmierci. Maria zmarła na białaczkę złośliwą. Jej ciało zostało pochowane w ołowianej trumnie, właśnie z tego względu, że nadal promieniowało. Jej starsza córka była przecież jej najbliższym współpracownikiem, asystentem. Także od najmłodszych lat była narażona na działanie tych substancji radioaktywnych. I też zmarła w młodym wieku, przed swoimi 60 urodzinami. Natomiast Ewa, która nie poszła w ślady mamy, była duszą artystyczną, zajmowała się zupełnie czym innym, dożyła prawie 104 lat.